107. Jesteś bezwstydna. Nie, spokojnie. Nie uciszaj mnie. Nie pozwolę ci jej uderzyć. Zadrwiła z nas. Wymyśliła gwałt, chociaż ta historia z Danielem Monterde to była... Nie mów czegoś, czego możesz potem żałować. Pozwól mi wyjaśnić. Milcz. Dość kłamstw. Nie pozwolę robić z siebie idioty. Zabieraj się stąd. Nie chcę cię więcej widzieć. Nie mów tak. Żądam, żebyś odeszła natychmiast. Błagam, wysłuchaj mnie. Nic nie zmieni tego, co zrobiłaś. W tych listach wyznajesz miłość Danielowi Monterde, a nam wmawiałaś, że cię zgwałcił. Nie chciałam was skrzywdzić. Daj spokój. Jestem taki wściekły, że gdyby nie Mariano, nie wiem, co bym zrobił. Nie chcę cię więcej widzieć. Dokąd mam iść? Tu jest mój dom i moja rodzina. Trzeba było o tym myśleć wcześniej. Tato, nie możemy wyrzucić mamy. Mam do tego prawo. Jestem właścicielem domu i ziemi, a także ofiarą zdrady. Twoja matka zadrwiła ze mnie kiedyś i teraz. Rozumiem, ale uspokój się. Nie mogę. Wynoś się. Nie chcę cię więcej widzieć. Bomba u Albarranów już wybuchła. Jak to? Kamila oddała listy Marianowi. Pewnie już wszyscy wiedzą, że Rocío nie była ofiarą Don Daniela, jak próbowała wmówić mężowi. Czyli Kamila mi pomogła. Kto by pomyślał? Znów udało ci się z tego wyjść, zwycięstwo. Cayetano wkrótce się do mnie odezwie. Z pewnością go pocieszysz. Taki mam plan. Nie wątpię. Kto by pomyślał, że łatwiej będzie przyjąć Buenaventurę niż Malkeridę? Daliśmy się zwieść pozorom. Myśleliśmy, że Margarita będzie łatwym łupem, bo mieszkał tu starzec z głupią kobietą i jej córką. Za to na tamtym ranczu pełno było mężczyzn. Mężczyznami łatwiej manipulować. Nie wszystkimi, Isadoro. Wiem, że istnieją wyjątki, takie jak ty. Ale Cayetano je mi z ręki, a wkrótce odda mi swój majątek. Tego jestem pewien. Ale załatw to, nim zaczną nas atakować. Nigdy nie przegrywam. Nie martw się. Na razie. Ja też nie przegram. Nie stracę ani Malkaridy, ani Kamili. Nie dopuszczę do jej ślubu z Danielem. Wygrał ze mną bitwę, ale nie wojnę. Kamila będzie moja. Popełniłam błąd. Wybacz mi. Pewnych rzeczy się nie wybacza. Jesteś amoralny. Dzięki tym listom szybko uzyskam rozwód. Nie chcę rozwodu. Nie pozwolę zniszczyć rodziny. Będziesz to miała na sumieniu. Masz zniknąć z mojego życia na zawsze. Jeśli dowiem się, że Pablo nie jest moim synem, nie wiem, co zrobię. Nie kłóćcie się. Pogódź się z decyzją ojca. Nie bój się. Nie zostawię cię samej. Dziękuję, ale to nie jest rozwiązanie.
Prawda, Jago? Nie znam innego. Przyjmij pomoc Mariana, bo ja nie chcę cię więcej widzieć. Mogę wejść? Tak. Co powiedział Mariano? Wyobrażasz sobie, jak się czuł, kiedy poznał prawdę. To musiało być straszne. Co ci jest? Dionisio mi powiedział, że ma córkę. Nie umiem sobie z tym poradzić. Spokojnie, to nic takiego. Natalia jest miłą dziewczyną. Wiedziałaś o tym? Tak. Czemu nic mi nie powiedziałaś? Amanda wyznała to Danielowi, a on mnie. Nie mogłam ci mówić, bo prosiła o dyskrecję. Nie chciała, żeby Dionisio się dowiedział. Jestem twoją matką. Powinnaś była mi powiedzieć. Po co? I tak mnie nie słuchasz, albo mi nie wierzysz. To co innego? Czyli Dionisio powiedział mi prawdę. Co? Jaką prawdę? Nie wiedział, że ma córkę i że Amanda zaszła z nim w ciąży. Kłamie. Dobrze o tym wiedział. Kiedy Amanda go zostawiła, Natalia miała kilka miesięcy. Nie wierzę. To prawda. Widzisz? Dlatego nic ci nie mówię. Zawsze wyciągasz własne wnioski. Co o tym wszystkim wiesz? Dionisio ożenił się z panią Amandą, ale nie jako Dionisio, tylko jako Hector Gutierrez. Nikt nie może wiedzieć o Hectorze Gutierrezie. Nie udowodnisz, że nim byłem, Amanda. To kłamstwo. Dionisio nie miał żony ani fałszywego nazwiska. Amanda nie ma powodu, żeby kłamać. Byłam żoną mężczyzny, którego uważałam za wspaniałego, ale nic o nim nie wiedziałam. Drogo za to zapłaciłam. Oby panią nie spotkało to samo. Musi mieć jakiś powód. Nie ma. Amanda odeszła, bo się dowiedziała, że używa fałszywego nazwiska. Nie wierzę. Wymyśliła to, bo jest zła, że Dionisio ożenił się ze mną, a nie z nią. Z nią też się ożenił. Co? Jak to co? Czemu tak patrzysz? Dlaczego wierzysz obcej kobiecie, a nie mojemu mężowi? Dionisio też nie jest moją rodziną. Jest, odkąd się ze mną ożenił. Dość. Nie kłóćmy się. Porozmawiaj z Amandą. Wszystko ci opowiem. Zwariowałeś? Co? Nie mam o czym z nią rozmawiać. Nie zniżę się do tego. Oczernię mojego męża. Co
Dlaczego wróciliście tak szybko? Rozmaślę się czuję. Zawiadam panią Piedad. Jasne. Pomóc? Weź walizki. Jak się czujesz? Mogę sama. Nie, lekarz zabronił ci się wysilać. Zaniosę cię. Dzięki. Ostrożnie. Kocham cię. Co jest? Dzieci wróciły. Kto? Pablo i Luzma. Twoja córka źle się poczuła. Co ci jest? Ciąża jest zagrożona. Musieliśmy wrócić. Lekarz kazał leżeć. Przywiozłem ją tu, żeby mi pani pomogła się nią zaopiekować. Oczywiście, chodźmy do pokoju. Powoli. Co się dzieje? Muszę ci coś powiedzieć. Co? Słyszałem, jak pan Dionisio rozmawiał z panią Isadorą. Ta wiedźma znów tu jest? Rozmawiali przez telefon. Mówił coś o listach, które pani Kamila dała panu Marianowi. Pewnie o tych, które pani Rocío pisała do Don Daniela. Wiedziałaś o tym? Pewnie, nic nowego. Mówił, że się pomylili co do Malkaridy. Teraz chcą przejąć Buenaventura. Musisz to powiedzieć Danielowi. Wiem, ale chcę poczekać, aż wróci z podróży poślubnej, żeby go nie denerwować. To nic pilnego. Malkarida i tak należy do niego i pani Kamili. A tamtego rancza nie odbiorą właścicielom tak szybko. Można poczekać. Racja. To nie takie proste. Właśnie. Kiedy Daniel wróci, wszystko mu powiem. Tak będzie lepiej. Miałaś rację. Rocío mnie okłamywała. Pewnie nie chciała źle wypaść przed synami. Nie udało się. Wyszła na jaw nie tylko zdrada. Wszyscy ujrzeliśmy, do czego jest zdolna, żeby ratować swoją skórę. Dlatego kłamstwo nie popłaca. Musimy odpowiadać za swoje czyny. Różnisz się od Rocío. Jesteś szczera i uczciwa. Będę ci dozgonnie wdzięczny, że otworzyłaś mi oczy. Zobaczyłem, kim jest moja żona. Nie mów tak. Uznałam, że powinieneś znać prawdę. Co teraz zrobisz? Wyrzuciłem ją. Zażądam rozwodu. Mam prośbę. Zawsze możesz na mnie liczyć. Nie wyjeżdżaj. To będą dla mnie trudne chwile. Zostań przy mnie. Będę cię potrzebował. Nie musisz prosić. Nie zostawiłabym cię w takiej sytuacji. Dzięki tobie jakoś sobie radzę. Nie mów tak, masz synów. Pablo może nie być moim synem. Mariano zajmie się matką i odsunie ode mnie. Połączą nas jedynie sprawy rancza. A Iago? Jest ze mną w 100%. Tylko na niego mogę liczyć. Cieszę się. Ale pewnie i on wkrótce ułoży sobie życie. Nie martw się. Zawsze będę przy tobie.